Cicho! Kurwa, po premii, po awansie i po tobie. A co ja takiego zrobiłem? Włącz YouTube'a, to się dowiesz. Ale zobacz, jak tylko zasłonił. Rozumiesz? Powiedział, że policja nic nie robi. Każdego dziesiątego mamy przesrane, to ty powiedziałeś? Nie, no skąd? A przecież jak tylko zadzwonił Mariusz, to od razu żeśmy im odebrali megafony. Zobacz, co jest nagrane. Po chuj im odbieraliście megafony, jak już było po wszystkim? Jak po wszystkim? Przecież... Wykrzyczeli, co mieli wykrzyczeć. Obrazili uszy miesięczników, to po chuj im zabierałeś te megafony. Dupy trzeba było im skopać i tyle. Co? Do ich dup trzeba było się dobrać. Franc, ale nie było z nimi żadnych dup, tylko babcie były dwie. A teraz przez to, że ty jesteś dupa i zabrałeś im te megafony, to będziemy obstawiać za miesiąc dwie miesięcznice. A jaka będzie ta druga? Ich będzie druga. Przecież oni za miesiąc mogą obchodzić pierwszą miesięcznicę utraty megafonu. No nie. Przecież to są pojeby, człowieku. A jak będą złośliwi, to mogą nawet nie miesięcznice, mogą nawet tygodnice obchodzić. Ale że co tydzień? Jak można co miesiąc obchodzić, to czemu nie można co tydzień? Ty, to jak to są takie pojeby, to oni by mogli jeszcze kwartalnice obchodzić, nie? Człowieku, oni nawet dziennice mogą obchodzić. W sensie, że codziennie? A kto im kurwa zabroni, a tyś im pretekst dał, boś im megafony kurwa zabrał. Kazali, żeby było cicho, to zabrałem. Prewencja. Znasz takie słowo? Oczywiście, dobra. Czyli z okazji miesięcznicy prewencyjnie będę zamykać wszystkie sklepy z megafonami, tak? Tak, kurwa. Z megafonami, z pudłami i z tubami. Z tubami? Tak, z tubami, kurwa. I z gazetami, bo z gazety też możesz tubę zrobić. Ty, a jak taka tuba jest groźna, to może by jeszcze YouTube'a zamknąć. No i widzę, że zacząłeś myśleć. A możesz mi wytłumaczyć, dlaczego my w Polsce same smutne rocznice obchodzimy? A co? Rocznicę urodzin Presleya chciałbyś obchodzić? Nie no, Presleya nie, ale wiesz, no u nas same te rocznice, katastrofy, powstania, wszystko smutne, nieudane. Poczekaj, już niedługo będziemy obchodzić same wesołe rocznice. Tak, naprawdę? A jakie? Jak dobrze pójdzie, to będziemy niedługo obchodzić miesięcznicę wyzwolenia spod okupacji unijnej. Ty myślisz, że wyjdziemy z Unii? Ale tylko pierwszą miesięcznicę będziemy obchodzić. A czemu? Bo na następne już braknie kasy i nie będzie za co obchodzić.